Mam na imię Marek, jestem z telewizji Salve Regina. Jakie przesłanie płynie z tej wizytacji, zwłaszcza dla tych parafian, których dzisiaj nie było w naszym kościele? Mam też na imię Marek i co prawda nie jestem w telewizji Salve Regina, ale chętnie udzielam odpowiedzi. Myślę, że podstawowe przesłanie to jest następujące. Jesteśmy wspólnotą, stanowimy jedność. My dzisiaj tutaj, gromadząc się na tych wszystkich mszach, na nabożeństwie różańcowym, modliliśmy się w intencji całej wspólnoty parafialnej, wierząc i doceniając to, że Pan Bóg ofiarował nam siebie nawzajem i że to, co robimy dla innych, ma wielki sens, że to jest to dobro, które mamy kierować do innych, bez względu na to, kiedy ono zostanie odczytane. I to jest chyba ten podstawowy dar i wielka obietnica, że jesteście razem z nami, jesteście wpisani w nasze życie, w naszą modlitwę. A też liczymy na to, że poprzez waszą wiarę i waszą modlitwę i wasze uczestnictwo w życiu Kościoła będziemy również i my ubogacani i doświadczani tych darów, których jeszcze nie mamy.